zupełnie znienacka przyszło do mnie takie nowe przekonanie, że ja nie boję się już niczego. Beata Pecarz, która zaraz opowie, kim jest, bo to jest, jak wiecie, jedno z moich pierwszych pytań w trakcie sesji zdjęciowej, a rozmowa jest po prostu dodatkiem, bo mógłbym, tu w kuluarach jeszcze z Beatą rozmawiałem, że mógłbym zrobić właściwie te zdjęcia i nic byśmy nie mówili, ale wy byście się zanudzili na śmierć. A moim odkryciem po wielu latach fotografowania jest po prostu ten fakt, że to rozmowa właśnie otwiera człowieka, ale pozwala mi go rozluźnić, sprawić, żeby poczuł się bezpiecznie w zaufanej przestrzeni z człowiekiem, żeby wiedział, że ja nie chcę tutaj nikogo skrzywdzić, a intencją jest moją pokazanie Beaty po prostu wam, światu, jak wygląda jej autentyczność, przynajmniej na moich zdjęciach. Bo oczywiście to każdy też widzi inaczej. Zresztą Szymon Brodziak powiedział, że tą rzeczywistość zdjęciami to my zatrzymujemy. I de facto trochę się z nim muszę zgodzić, bo kiedy będę patrzył na Beatę, z nią rozmawiam, no to ją widzę, widzę tam pewne rzeczy na twarzy i jej jakby energię bijącą. Natomiast na zdjęciu to będzie zatrzymane. Jednocześnie chciałbym też powiedzieć, że rezygnuję z Patronite'a, ponieważ przez rok chyba komunikacji tej platformy właściwie nie pojawił tam się nikt. I będę was zachęcał właśnie z tego odcinka do czegoś takiego, to się pojawiło na YouTubie, czyli wspieranie kanałów tam, tu właśnie na YouTubie. To się nazywa membership, czy jakieś tam po prostu członkostwo. A dla tych, którzy będą chcieli jakby wspierać ten kanał, będą dodatkowe rzeczy, czyli na przykład po całej rozmowie, czyli ci, którzy nie chcą wspierać, otrzymają dokładnie to samo, co zawsze. Natomiast na sam koniec będzie, w sensie dla tych, którzy będą wspierali ten kanał, po prostu ja będę pokazywał może jeszcze chwilę po, może jeszcze zadam jakieś prywatne pytania albo swoje, jakieś coś, nie wiem, może pogadamy sobie jeszcze taki dodatkowy fragmencik, który będzie dla tych osób, które jeszcze zechcą wspierania tego kanału, ludzi, którym zależy na rozwoju świadomości, na poznawaniu życia, kim są, kim jesteśmy, autentyczności, a nie życia w iluzji, gdzie jakby system i wiele rzeczy na tym świecie sprawia, że po prostu nie wiemy, kim my w ogóle jesteśmy, albo mówią nam, jak mamy żyć. To takim krótkim tytułem wstępu, nieco przedługi. Kim jesteś, Beata? No, po prostu jestem. Jestem tu i jestem miłością, światłością, nieskończonością i z tej pozycji postrzegam to, co robię. Mhm. I to, co czuję. No ale nie powiesz mi, kochana, że to wiesz od kiedy się urodziłaś. To jest droga do tego, nie? Tak, to jest droga, ale... I że nie ma trudnych rzeczy ani momentów, mimo wszystko, że jesteś światłością i miłością. No to, że tak powiem, świadomość tego stanu przyszła gdzieś tam po drodze. Aczkolwiek muszę przyznać, że moja ścieżka życiowa nie jest ścieżką trudną i wręcz śmiem twierdzić, że kurczę, coś od życia mam jednak dane. Mm-hmm. Bo nie miałam możliwość uniknięcia jakichś mega trudnych sytuacji w życiu. Dotychczas przynajmniej. A może te rzeczy nie były dla ciebie takie trudne, chociaż dla kogoś, wiesz, chodzi mi o perspektywę, bo czasami dla kogoś śmierć psa, na przykład, tak mi przyszło, bywa bardzo trudna i widzę, że ta osoba nie może się z tym pogodzić przez 10 lat. A dla ciebie właśnie była z totalnym pogodzeniem się z tym, więc nie ma takiej perspektywy, że te trudne rzeczy może dla ciebie... Może gdybyś... Chodzi mi o to, nie? Mhm. Że czasami te trudne rzeczy to dla kogoś są, a dla kogoś nie są trudne. Tak, no ale to jest też kwestia jakby takiej przyjętej w danym momencie filozofii życiowej. Mhm. Pewnie jakiś czas temu, gdy mój kudłaty przyjaciel by odszedł, to byłoby to dla mnie też mega, mega, mega trudne. Mhm. A ponieważ moja filozofia dzisiaj mówi o tym, że to umiera tylko ciało, a to, co jest istotą naszego istnienia, pozostaje. No ale jak to można zobaczyć? No przepraszam cię najmocniej. No, uczą nas, że umierasz, do widzenia, dziękuję, musimy chodzić na grób tej osoby. No ale to są schematy, które gdzieś tam po drodze, zarówno w szkole, w domu i wszędzie w zasadzie, wgrywane są nam do głowy. Ja uważam, że nie ma po co chodzić na cmentarz, bo na cmentarzu już nikogo nie ma. Przynajmniej nie powinna tam go już być, bo tam złożone zostało tylko ciało. Więc jakby...
to, jeżeli... Tak mocno wprasowana tradycja, myślę, że może być tutaj wielkim konfliktem dla osób, które to oglądają. Nie wiem, ciekawe, co o tym sądzicie. Nie? Zapewne, ale ja też wyznaję taką zasadę, że każdy ma prawo myśleć. A co twoje rodzice na to? Że na cmentarz już nie ma po co chodzić? Moja mama wciąż chodzi na cmentarz i jest to dla niej bardzo, bardzo ważne. Mój tata już nie chodzi, bo nie musi. W sensie nie żyje? Tak, nie żyje i myślę, że też myślę, że nie ma go na cmentarzu. To czy ciało albo resztki, tam jego być może są, tak? Tak, no ale to jakby trudno to nazwać, że to są, nie? W tym momencie. Ja miałam spotkanie z moim tatą 4,5 roku po jego śmierci. Mhm. I wtedy mieliśmy taką wymianę myśli, kiedy ja zdziwiona, zaskoczona pytam się, co się stało, że przyszedłeś? Tyle czasu minęło, nie przychodziłeś, a dzisiaj jesteś. A w jakim momencie to się stało? To było w nocy. To mhm. Można powiedzieć, że coś się przyśniło, ale ja jakby... To też nie był stricte sen, bo ja go nie widziałam, ja czułam jego obecność, okay. Tak? I on wtedy dał mi taką odpowiedź. Teraz jest dobry czas na odwiedziny. I to było wszystko. Ja do dziś nie wiem, dlaczego to był dobry czas. Dla kogo on był dobry? Czy on był dobry dla mnie? Czy to był dobry czas dla niego, że mógł przyjść i pokazać, dać odczuć, że jest? Tego nie wiem. Ale tak samo wiele osób innych odczuwa na przykład obecność kogoś ze swojej rodziny, kto teoretycznie jeszcze żyje, ale na przykład w danym momencie umiera. Och, podniosłeś tak? W końcu rękę, bo jak na magnesie są, ale widzę, że już magnes puszcza, więc cieszę się, machaj tymi rękoma, uwolnij się, możesz tutaj naprawdę nawet tańczyć, jak będziesz chciała. Ja zrobię zdjęcia. Pomału, tak. Więc jakby to myślę, że nie jestem odosobniona w tych poglądach na życie, że ono nie kończy się z chwilą śmierci naszego ciała. Mm-hmm. No ale trudno jest to, wydaje mi się, ludziom wytłumaczyć, nie? Przekonać do takiej możliwości, kiedy to było z dziada, pradziada przekazywane. Jakby chyba teraz są takie czasy, że ludzie zaczynają się, powiedzmy, przebudzać, widzieć te rzeczy, nie wiem, może bardziej. Może one były wcześniej, tylko wcześniej pewnie były traktowane jako herezje i to było palenie na stosie, czyli dzisiaj byśmy byli spaleni za to, co głosimy i mówimy. Bo czujemy, bo widzimy, że coś nam się nie klei. No, ale ty próbujesz, nie próbujesz, nie sądzę inaczej, nie sądzę, że próbujesz kogoś przekonywać do tego. Nie, ja wręcz przeciwnie, nie zamierzam nikogo przekonywać. Ja wśród swoich znajomych mam takich bliskich przyjaciół, którzy twierdzą, że oni umrą i ich życie się skończy. Ja mówię, okej, jeżeli chcesz, to oczywiście możesz tak myśleć, ale każdy ma prawo wyboru. To skąd u ciebie, jak to się wszystko? No to wróćmy się może do dzieciństwa. Beztaroskie dzieciństwo w tym Biłgoraju? No ja myślę, że moje dzieciństwo było w miarę udane. Nie. Zresztą to... No wiesz, chodziłeś do normalnej szkoły, też ci mówiono, co masz robić, tak, kim masz tylko być. Tak, tylko ja miałam właśnie, to jest ciekawostka, bo ja tak zawsze powtarzam, że moi rodzice stracili nade mną kontrolę, jak miałam 3 lata i nigdy jej nie odzyskali. Bo? Bo mam zakorzenione poczucie wolności własnej, takie chyba wrodzone. I jeżeli ktoś mówił tak, to ja zawsze próbowałam inaczej. I w szkole też tak było, że jeżeli były jakieś rzeczy trudne, czy nauczyciele, których wszyscy się bali na przykład, to ja mówiłam, a nie, a ja właśnie się nie boję, a ja właśnie pójdę w to i zrobię tam wszystko po swojemu, tak? Jak miałam kilkanaście lat, to wtedy wydaje mi się, że to był taki trudny moment w moim życiu. Tak może, ja wiem, może 15, 14, kiedy zauważyłam, że pojawił się taki problem z nawiązywaniem kontaktów z innymi rówieśnikami. Czyli ja mogłam być w grupie z nowymi ludźmi. Ja jakby nie bałam się tych kontaktów, natomiast też nie nawiązywałam pierwsze relacji. Tylko zawsze stałam gdzieś z boku i tak czekałam, ach, czy ktoś do mnie przyjdzie, to porozmawiamy. I tak było dosyć długo, potem to się zmieniło. I w tej chwili też jest tak, że jeżeli ja nie czuję potrzeby, to ja tej relacji nie nawiązuję. Mhm. Natomiast... A czułaś to wewnętrznie, skąd to było? Nie, wtedy A dzisiaj? Wtedy wiesz, co to było?
sensie z perspektywy czasu. Czy wiesz, dlaczego nie zależało ci jakby na tym, czy... Ja się nad tym ostatnio zastanawiałam i mogę powiedzieć, że chyba jeszcze nie doszłam do tego, bo z jednej strony to była taka swego rodzaju nieśmiałość, wycofanie, ale z drugiej strony była w tym wszystkim też jakaś pewność siebie, więc takie jakby dwie sprzeczne emocje. I to też nie było stałe, bo to się zmieniało. Czasami ta nieśmiałość przeważała, czasami ta pewność siebie. Czy może po prostu czułaś, że wprost nie pasuje ci nawet nawiązywanie relacji z tą osobą, bo wyczuwała, że to ci nie jest potrzebne? Pewnie tak. Ja też w wieku kilkunastu lat miałam taką tendencję, że wolałam przebywać i kolegować się z mężczyznami niż z kobietami. To głównie dlatego, że chyba do tej pory nie lubię nadmiaru zbędnych słów i jakiegoś plotkowania na tematy, które mnie nie interesują. Mhm. Rozmów o tak zwanym niczym. No to myślę, że to było we mnie gdzieś tam tkwiło już od początku. Mhm. No potem w wieku dorosłym, no to się zaczęło dostrzegać, tak? Ale co, była jakaś szkoła, liceum, czy tam nie wiem, co tam było? I co dalej? Tak, ja tam kończyłam liceum medyczne o profilu pielęgniarskim. Mhm. Czy jakaś opieka człowiekiem już była właściwie od początku? Tak, bo miałam wtedy taki pomysł, że albo po skończeniu liceum pójdę w kierunku psychologii, albo fizjoterapii. No i tak się szczęśliwie chyba dla mnie ułożyło, że zadecydowałam o fizjoterapii. Potem w międzyczasie było dużo jeszcze innych. Naturopatia, coaching zdrowia. To, ale to już później pewnie, nie? To już później, a studia tak. Jakie były? Studia były też na Wydziale Pedagogiki. Mhm. Także wszystko gdzieś tam zahaczało o człowieka i zahacza i o jego jakby dobrostan, tak? Obecnie... A jeszcze poczekaj. Ta historia na samego początku, że nikt ci nie zabrał wolności, że rodzice stracili kontrolę jakby nad tobą, to o co tutaj chodziło? Która jesteś w miocie? Pierwsza. Pierwsza i ostatnia? Nie, jeszcze mam młodszą siostrę. To ciekawe. Młodszą siostrę. U mnie w rodzinie ja mam... Ja też jestem pierwszy, ale często mam wrażenie, że mam czwórkę dzieci, że ta czwarta jest takie pozwalające sobie, bo już... No. Czasem tak bywa, bo rodzice też już może wiedzą, są bardziej obyci, tak, i pozwalają na więcej. Natomiast no, u mnie w rodzinie to tata się nie wtrącał, natomiast mama była bardziej tą osobą kontrolującą. No ale straciła tę kontrolę. No wiesz, no to, jeżeli to można nazwać trudnością w ogóle jakąś życiową, no to było tak, że ja mówię, to ja pójdę gdzieś tam, a ona mówi, a właśnie, że nie pójdziesz. Ja mówię, a założymy się, że pójdę. No i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zwykła przekora wieku dorastania, tak zwany bunt młodzieńczy, tak? Ale czy na pewno? Po prostu to było we mnie i choćby nie wiem jak pilnowała, to poszłam tam gdzie chciałam, no. Najwyżej była awantura na drugi dzień. A okres nastoletni? No pamiętasz to mocno właśnie, jakoś? To właśnie tak. To był właśnie taki, że jednak doświadczałaś życia jakieś rzeczy trudne, te, które wiesz, no jakby... Mam wrażenie, że większość młodych ludzi próbuje i potem ci niektórzy zostają w tym, niektórzy sprawdzają i odchodzą. Mówię o używkach, o dziwnym trybie życia, o jakimś takim, wiesz, niezadbaniu nie, siebie. Nie, myśmy tam mieli w Piłgoraju całkiem spokojne życie. Miałam fajną grupę przyjaciół, z którymi się spotykaliśmy. Razem gdzieś tam sobie wyjeżdżaliśmy, robiliśmy różne rzeczy. Były jakieś tam zajawki, na przykład, że wypiłaby się jakieś słodkie wino, ale to najczęściej było w domu koleżanki, gdzie jej tata był przy tym obecny i nie były to jakieś takie imprezy, gdzie człowiek potem źle się czuł i był sponiewierany. Nie? Także nie, w ogóle jakoś tak wszystko w równowadze przebiegało. Nie miałam jakichś takich epizodów trudnego dorastania i dojrzewania. No i te studia potem były z pedagogiki? Tak. No to tak... Żeby miałeś jakieś takie poczucie, że chcesz coś robić konkretnego w tamtym okresie? Że na przykład właśnie w szkole, czy...? Nie, pedagogika była głównie po to, żeby mieć to...
jakby cały czas kontakt z pracą z ludźmi, jakieś możliwości też do prowadzenia działań edukacyjnych. No ale fizjoterapia tak naprawdę zawładnęła większą częścią mojego życia. A to się zaczęło od kiedy? No to się w zasadzie zaczęło po liceum. Fizjoterapia, a pedagogika była trochę później. Ale dlaczego w ogóle wpadłaś na fizjoterapię? W sensie jakby wiesz... No bo miałam jakby w mojej głowie dwa pomysły. Tobie coś dolegało? Nie. Nie. Tak po prostu nie. Ci przyszło na... Nie, no ciekawe, skąd się w człowieku bierze jakieś takie odkrycie właśnie jego powołania, nie? No bo do dziś to właściwie robisz. Tak. Z rozwojem i jakby z aktualizacjami albo z kolejną wersją siebie, tak bym może powiedział, nie? Myślę, że początkowo to była prosta ścieżka, dlatego że ja w swoim mieście miałam do wyboru albo liceum ogólnokształcące, albo liceum medyczne. No i drogą dedukcji doszłam do wniosku, że no, po liceum ogólnokształcącym tak naprawdę no, mam maturę zdaną i to jest wszystko, a po liceum medycznym mam zdaną maturę, mam zawód, którym jeżeli zechcę mogę wykonywać, a jeżeli nie, to mogę pójść dalej. No i na tamtym etapie podejmowania tych decyzji, to uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo ja idąc na fizjoterapię miałam już całkiem niezłą bazę do tego, żeby dalej się kształcić w tych tematach medycznych. W związku z tym ta dalsza edukacja była dla mnie dużo, dużo łatwiejsza. Zresztą nadal jakby ta wiedza tam zaczerpnięta, ona gdzieś tam we mnie jest. Pomagała mi w życiu, kiedy na przykład moje dzieci chorowały, czy coś dolegało komukolwiek z rodziny, więc ja wtedy też no, potrafiłam się odnaleźć w tych sytuacjach. Ale nie była to jakby praca pielęgniarki tym, co ja bym chciała robić, tak? Więc wtedy ten wybór albo psychologia, albo fizjoterapia. W sumie to też było tak, że ja decydując się na fizjoterapię, gdzieś po drodze poznałam mojego obecnego męża, który już wtedy był fizjoterapeutą. I to był ten punkt, który też... I myśmy już potem dalej szli razem tą samą ścieżką. No i rozwijamy się dalej też w tym trendzie. Powiedziałeś też, że właściwie masz wrażenie, że żadne trudne rzeczy Cię nie spotkały w życiu. Takie, które pewnie ja uznałabym za trudne. A wstydzisz się czegoś w ogóle? Z całego swojego życia? Nie. Nic w ogóle? Nie wstydzę się niczego. W sobie? Nie. Ale też nic nie zrobiłaś czegoś, co żałujesz na przykład właśnie? Że coś może bym zmieniła, może bym gdzieś poszła, kurczę, albo coś tam, wiesz. Czasami się pojawiają takie wątpliwości w nas, nie? Znaczy, był taki moment, kiedy te wątpliwości się pojawiły, bo miałam swoje 5 minut w życiu, gdzie mogłam zrobić na przykład doktorat. W sposób taki szybki, łatwy i przyjemny, bo były ku temu odpowiednie okoliczności. No, ale tego nie zrobiłam. No i potem po latach mówię, kurczę, trzeba było, nie? Co on by ci dał? No właśnie, pytanie. Myślę, że znaczy... Teraz dwie literki przed nazwiskiem. Nie, teraz to już wiem, że to jakby nie ma najmniejszego znaczenia, tak? Bo ja i tak pewnie bym z tego nie korzystała. Natomiast też mogę powiedzieć, że nie żałuję, tak? Bo na wszystko w życiu jest czas, na wszystko jest właśnie te przysłowiowe 5 minut i albo z tego skorzystamy, albo nie, ale to jest cały czas kwestia naszego wyboru. No to wybór chyba jest najtrudniejszą rzeczą, nie? I jeżeli już dokonam wyboru, to potem nie, jakby nie rozkminiam tego, tak? Po prostu wybrałam tak, bo uważam, że tak w danym momencie jest okej. Dlatego też nie żałuję. Nie żałuję. A z mężem, jak się tak pracuje cały czas, to jest w porządku? Nie masz zazdrości, kurde, on ma fajniejszych pacjentów? Albo on Cię nie wkurza, że do Ciebie przychodzi ktoś tam? Wiesz? No bo to jednak jeszcze w tym samym pracujecie, nie? No to jest jakby, że ktoś tam... Albo się wspieracie, że słuchaj, jak mam mąż na imię? Bartosz. Bartosz, słuchaj, ja sobie tam nie radzę, albo weź za opiekę się zobacz, bo może to tak wygląda bardziej, nie? Tak, znaczy my bardzo dużo rozmawiamy na temat naszej pracy, na temat tych tak zwanych trudności, z jakimi się w tej pracy możemy zetknąć odnośnie pomagania innym ludziom. Dlatego nasz syn wyrósł też w tej atmosferze tych rozmów i on idąc też na swoje studia fizjoterapeutyczne też już miał dużo w swojej głowie. Natomiast ja bynajmniej nie mam takiego poczucia zazdrości, czy on ma coś lepiej, czy ja coś gorzej.
Dlatego, że... Trzeba by Bartosza zapytać. Tak, to by była jego opinia. Natomiast no oczywiście. Moja opinia właśnie jest taka, że nie, że my się na tyle zawodowo bardzo dobrze dogadujemy. Ale potem nie ma tego przeniesienia do domu, że jakiś sens tego... Bo właściwie jesteście ze sobą i w pracy, i w domu, i w wakacje. Może jakiś odpoczynek? Nie, my lubimy być ze sobą i spędzać razem czas. Jakbyś poznał mojego Bartka, to zobaczyłbyś, jak bardzo my się różnimy. Mm-hmm. Jakby na dwóch przeciwnych krańcach jakiejś skali jesteśmy. Natomiast ale może się uzupełniacie. Uważam, że to też jest po coś. Tak? Że ja na przykład, będąc z nim przez 32 lata już naszego małżeństwa, ja bardzo dużo się nauczyłam. Dzięki niemu, dlatego że on jest inny, że on jest różny ode mnie, że on jest, bywa trudnym człowiekiem. I ja wtedy muszę jakby odnaleźć się w tych sytuacjach, które gdzieś tam się przytrafiają. Wymyśliłam sobie, że na każdą trudność muszę znaleźć jakąś taką nową zasadę w życiu. Że okej, dobra, tu mamy tak, no to... Czyli patrz, są trudności. No tak, ale to jakby... To, co nazywamy trudnością, to zawsze to jest kwestia tego, jaką ważność danym sprawom my nadamy. Przerwę. Czyli co, śmierć ojca nie była dla ciebie trudnym momentem w życiu? Czy już byłaś pogodzona z tą wiedzą właśnie, że jednak jest to... No bo wiem, że jest na przykład w Tajlandii, czy gdzieś tam na końcu świata mała wysepka, w której ludzie mają kompletnie inny wgrany oprogramowanie do naszej głowy. Jeśli ktoś odchodzi, to tak jakby się złamała gałąź, przewróciło usło drzewo. Taka historia, dziękujemy. Tam nie ma całego tego przeżywania, wiesz, żałoby. Więc ja się zastanawiam, że ta żałoba u nas to nie jest już też tak zaprogramowana. Myślę... To bliskość, nie? Bo kiedy byś teraz nie wiedziała, że Bartosz umiera, no to zobacz. Na przykład, on w tym momencie umiera. Mm-hmm. Nie wiesz o tym, więc w ogóle tego nie czujesz, nie przeżywasz, tak? Tak. Kiedy się dowiadujesz, nagle wychodzą wszystkie emocje. Oczywiście, że wychodzą emocje, bo na śmierć kogoś bliskiego nigdy nie jesteśmy gotowi, tak? Dlaczego? Bo jest w nas jakieś takie podświadome pragnienie, że to życie nigdy się nie skończy. Taka jakby w ogóle, jakby to powiedzieć, naiwna wiara, że tak, że to będzie trwało wiecznie, nie? Tak. I ja natomiast od pewnego czasu, no myślę, że długiego już czasu, gdzie jakby zrozumiałam, jakby, że jestem częścią ogromnej większości, jakby takiego ogromnego świata, wszechświata, tak? I zrozumiałam tą łączność z naturą. Mhm. Machaj rękoma. Ja tylko podnoszę aparat. To jak się obserwuje ten świat naturalny, no to tam zauważamy, że wszystko toczy się w jakimś cyklu. Coś się zaczyna, coś się kończy i zaczyna od nowa. W związku z tym ja osobiście jestem wyznawczynią teorii reinkarnacji i to, że moje życie skończy się gdzieś tu i teraz, za czas jakiś, to nie znaczy, że ja umrę, tak? Ale to też się tylko opiera na wierze, nie? Bo nic z tych wszystkich rzeczy, które nam mówią... Ja bym powiedziała, że to nie ma związku z wiarą, tylko raczej z przekonaniem. Okej. No ale mimo wszystko jest to może być wiara, nauka, przekonanie i tyle perspektyw, ile ludzi. A właściwie wszyscy do końca tego nie wiemy. Nikt do końca nie wie, jak naprawdę jest. Nie? No nie wie. Ale każdy ma prawo myśleć tak, jak chce, bo to jest znowu ta kwestia tego właśnie wyboru każdego z nas. I jeżeli ja mogę właśnie mieć takie myśli, takie przekonania, które pomagają mi w życiu, które sprawiają, że to życie uważam za miłe, fajne, przyjemne, no to nie nadaję różnym sprawom jakiegoś ciężaru ważności. A co cię najbardziej frustruje w życiu? Może kiedyś, bo teraz... Tak, może mnie... wiem, jest. Kiedy ktoś mi mówi, co mam robić. Tak, i ja wtedy zawsze mówię, nie mów mi, co mam robić. Ja wiem. Czujesz serce. Dobrze, przerwałem ci z Bartkiem, do ojca wracając, ale z nim tutaj były te trudności, że on te trudności tobie czasami daje i ty sobie jakoś radzisz z tymi trudnościami, które się pojawiają, choćby od niego. Może nawet o tym on nie wie, a może wie. Wie. W tej chwili już wie. Ja też czasami stwarzam mu trudności, z którymi on musi sobie radzić.
I to też stanowi też ścieżkę rozwoju dla niego, tak? No tak chyba jest w ogóle w małżeństwach. Kto nie chce tego robić, to po prostu się rozstaje. Rozstanie jest najłatwiejszym sposobem na poradzenie sobie z tak zwanym problemem. My jakiś czas temu się zastanawialiśmy, właściwie to Bartek zadał takie pytanie, dlaczego, jak to się stało, że my wciąż jesteśmy razem? Ile jesteście razem? No, w małżeństwie 32 lata. I ja wtedy mówiłam, że słuchaj, bo ja jestem twoim aniołem. Ty tak? On kim? Tak, ja mówię, że jestem takim aniołem stróżem, że muszę tutaj czuwać nad wszystkim. Ale zdarzyło się tak, że półtora roku temu chyba byliśmy na takiej ceremonii szamańskiej, związanej z szałasem potów, ale tam się działo dużo innych rzeczy. No i w trakcie tej ceremonii przyszła do mnie taka inna informacja i jak potem omawialiśmy sobie te rzeczy tam w gronie osób uczestniczących, to ja mówię, ja wiem, ja nie jestem twoim aniołem. My po prostu jesteśmy nierozerwalni, nierozłączni, że mamy jakąś taką część wspólną, która nas łączy i która nie pozwala nam istnieć oddzielnie. Tak gdzieś tam na końcu. No ja podobnie powiem ci, ale bywało, że chcieliście się rozstać? Bywało. No u nas też jest to często w małżeństwie, w sensie często, zależy jak, znowu jak często, czy co tydzień, czy co pół roku. Ale bywa w tych trudnych momentach, wiadomo, kiedy jest jakiś brak porozumienia, tak, tej rozmowy, zrozumienia, zaakceptowania, patrzenia jednak na te dobre strony, a te trudne, z którymi się musimy zmierzyć. To ciekawa koncepcja, że być może ja muszę się poradzić z tymi trudnymi rzeczami męża albo żony, a może one nie są w ogóle moje, ale jakoś na mnie reagują. W sensie ja reaguję na nie, nie? Jakby one na mnie oddziałują, no bo jesteśmy ze sobą blisko, powołaliśmy do życia kolejne osoby, no więc jest to, to nie jest łatwy temat, nie? Tak, no to też kwestia odpowiedzialności, tak? Za swoje życie, ale też za życie tych naszych dzieci. Trudne rzeczy w małżeństwie, kurde. No ale to nie o tym. My tutaj mamy porozmawiać o tym, czym ty się właściwie dzisiaj zajmujesz, więc może do tych prywatnych rzeczy wrócimy sobie prawdopodobnie w drugiej części naszej rozmowy. Ale teraz bym ci rzucił na warsztat. Tak, a czemu nie? Jak mówię, nie ma tu żadnej karteczki z pytaniami. To też fajnie Beata na samym początku zauważyła, że gdyby były, jeszcze przed włączeniem kamer, że gdyby to były karteczka z pytaniami, to byśmy byli jakieś tacy zestresowani w ogóle, no nie? To byśmy wiedzieli, co, jak odpowiadać, czy to dobrze, czy dobrze. A to właściwie po prostu flow, płynie sobie, po prostu dobra energia rozmowy, żeby pokazać na zdjęciach wam, Beatę, jak najbardziej autentyczną, przynajmniej z mojej perspektywy, jak ja tutaj widzę, a już widziałem parę fajnych ujęć, i zamyślonych, i uśmiechniętych, i takich, i takich. I to jest coś, co kocham najbardziej w tych moich tutaj spotkaniach. Przychodzę do ciebie. Dzień dobry. Robię. Dzień dobry. Boli mnie bark. Ale od razu mówię dlaczego, bo pewnie się zapytasz. Wywaliłem się w sierpniu na rowerze. Tam była adrenalina, stres. Chciałem puścić samochody, więc zjechałem na chodnik. No i niefortunnie ślizgiem takim pierdyknąłem tak, że teraz tego aparatu to nie podniosę do góry, nie? Więc ten stożek rotatora czy coś tam pewnie. Nie sądzę, żeby to było złamane, proszę pani, ale i to było tak, że to trochę właściwie nie było czuć na początku nic tego bólu, bo tam tylko byłem pościerany, trochę też, więc jakby tak grzmotnąłem, uratowałem głowę, że tak powiem. No i ten bark mi jakoś właśnie zaczął wracać, nie? No i teraz mówię ci, aparatu nie... Tak do boku bardziej go nie podniosę, nie? Nie podniosę, nie? Bo nawet tak, nawet na prawym boku nie mogę spać, nie? Pewnie powinienem się rozebrać. W ogóle, ale może po kamerach. Ale może nie od razu. Tak. Znaczy generalnie jest tak, że w przypadku pacjenta po urazie, no to... Jest inaczej. To jest trochę inaczej, bo jakby przyczyna tego stanu rzeczy jest konkretna, tak? Doszło do urazu fizycznego i oczywiście w sytuacji, kiedy stwierdzam za potrzebne, no to wysyłam pacjenta na badania obrazowe, chociażby USG czy rezonans, bo
no, podpieramy się takimi badaniami, które w dzisiejszym świecie są już łatwo dostępne dla ludzi, żeby zobaczyć też, jakie struktury uległy uszkodzeniu, ale też w sposób manualny badamy pacjenta, badamy tkanki miękkie wokół obszaru bolesnego, badamy ruchomość, patrzymy, co działa, co nie działa i wtedy analizujemy, co możemy zrobić, żeby tą funkcję poprawić. Jeżeli nie było jakichś uszkodzeń tkanek mechanicznych, czyli właśnie złamania, czy uszkodzenia więzadeł, czy torebki stawowej, no to wtedy sprawa jest dosyć prosta, tak? Wymaga trochę cierpliwości od pacjenta, bo trzeba też mieć taką świadomość, że procesy naprawcze w naszym ciele trochę trwają. A wiele osób przychodzi i myśli, że jedną wizytą naprawimy tak, to, co się zepsuło, więc nie. Ale no, po to służy też rozmowa z pacjentem i tłumaczenie, że ja będę robić to, ty w domu zrobisz to czy tamto, co ja uznam za korzystne, żeby utrwalać efekt mojej pracy. No i jakby to, na co ja w tej chwili już trochę jakby tak wykraczając poza stricte fizykoterapeutyczną działalność, kładę nacisk, to jest to, żeby wspomagać organizm właśnie w tych procesach, które dała nam natura, czyli w takich procesach samoleczenia, samouzdrawiania. I są na to różne sposoby, jest to też praca z ciałem czasami, a czasami też praca z energią. Żeby dodatkowo oprócz tej typowej fizjoterapii zasilić pacjenta czymś więcej. Jak na to ludzie reagują? Powiem tak, czasem się to odbywa w taki sposób, że ja o tym nie mówię, tylko po prostu to się dzieje, bo to jest jakby czasami jest to trudne do oddzielenia jedno od drugiego. A czasami... No tak, bo po prostu możesz tutaj coś uciskać, manualna terapia, tak, a z drugiej strony przełożyć rękę i... Tak, ale czasami bywa tak, że na przykład boli cię bark, a ja położę swoje ręce na twojej głowie. I wtedy niektórzy nie zapytają, co ja robię, a niektórzy spytają, ale co ty teraz robisz? Dlaczego trzymasz mnie za głowę, jak mnie boli bark, nie? No i wtedy pada wytłumaczenie, że tutaj działamy właśnie poprzez układ nerwowy, który akurat w obrębie głowy jest mega czuły i zasilamy to ciało. Urazach też takie rzeczy jakby pomagają? Pomagają zawsze, bo tak naprawdę nasze ciało ma w sobie wszystko to, czego potrzebuje, żeby się uzdrowić. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. No bo są dni, że mnie nie boli, ale właśnie jakoś znowu coś tam porabię, bo ja próbowałem sobie tym takim masażerem rozbijać, w sensie tam coś pobudzić, to działania kulką. Proste ćwiczenie jakieś, wiesz, ale no to... Czasami po urazach bywa tak, że normalnie mamy głowę kości ramiennej w centralnej części łopatki. Jeżeli doszło do urazu, doszło do jakichś napięć mięśniowych czy uszkodzeń tkankowych, to jest taka tendencja, że ta głowa kości ramiennej, ona wysunie się do przodu. I w takiej pozycji może sobie zostać. W badaniach obrazowych albo to jest widoczne, albo nie, natomiast w momencie, kiedy wykonujesz ruch, to pojawia się przeszkoda, jakby nie ma tej swobody. Czyli się jednak mogło coś przesunąć? To się różnie nazywa, czasami podwichnięciem, czasami taką subluksacją. To jakby nie ma znaczenia, bo literatura różnie to opisuje, jakby liczy się to, co my możemy z tym zrobić, że my możemy pomóc wyrównać te napięcia wszystkie wokół tego stawu, pomóc tej głowie kości ramiennej scentralizować się w panewce i nauczyć ten staw jakby tej pracy normalnym, poprawnym torem ruchu. I to jest do zrobienia, to idzie dosyć łatwo. Czyli ta cierpliwość, której nie mam. No bardzo często jest tak, że przewracając się, upadając, uważamy, że no potłukliśmy się, otrzepujemy się i idziemy dalej. I w wielu przypadkach organizm sobie sam poradzi, tak? No czasami trzeba mu pomóc, żeby to nie trwało za długo. No tak. A takie rzeczy jak szumy uszne, bo ja je mam już ze 30 lat. To są te rzeczy, które ty leczysz? Czy podejmujesz, sprawdzasz? Miałaś z tym konfrontację? Tak, szumy uszne zdarzają się wielu osobom, ale to jest taki temat, który czasami idzie łatwo, a czasami nie. Dlatego, że przyczyna tych szumów nie do końca jest poznana i tam są różne teorie na ten temat.
teraz, właśnie wczoraj był u mnie pacjent, któremu poszło bardzo, bardzo ładnie i twierdzi, że... Że szumy miał akurat? Tak, tak. I w ogóle zaburzenie słuchu. Bo ja mam mizofonię, czyli to kiedyś właśnie zastanawiałem się, skąd to się dzieje i tak dalej. Ja już nie pamiętam dlaczego, jakby byłem w jakiejś takiej specjalnej kabinie dźwiękowej, w której pani sprawdzała w ogóle, jak ja, od kiedy ja już tam słyszę, więc ja pamiętam, że wciskałem ten guzik, pani była w szoku, że ja już wciskam. Ja powiedziałam, że pani mnie prosiła, żebym wciskał, kiedy słyszę, więc wciskam, więc już tam... Więc ja wiem, że ja słyszę za dużo, ale finalnie dowiedziałem się, że słyszę płynącą krew w moich tętnicach. Że to jest ten szum, to są, to nawet jak teraz się wyciszę, tam ktoś wierci, nie? Ale ja cały czas słyszę ten jeden rodzaj, tak jakbyś przyłożyła głowę do rurki z wodą i słyszysz tą płynącą wodę. Więc jest to bolesne, powiem ci, że czasami stąd wyprowadzka z Warszawy, stąd jak jestem w dużym mieście, albo w ogóle kiedy jestem obciążony, przemęczony, zmęczony i wchodzę jeszcze w takie coś, no to już jest pozamiatane. W sensie to tak mnie atakują te dźwięki, że nie daję sobie rady, bo mizofonia ogólnie się kojarzy często z tym laskaniem przy stole z ludźmi, z chrapaniem, z jakimś takim wciąganiem nosa. No to też denerwuje, ale bardziej ja słyszę te trudne rzeczy i coś jeszcze chciałem powiedzieć, że finalnie moje całe ciało po prostu, wiesz, to bierze, że mnie to po prostu dobije, nie? Zbyt duża ilość dźwięków. Ale co innego jest, kiedy na przykład chcę posłuchać jakiejś fajnej, energetycznej muzyki, to wtedy to mi nie przeszkadza. Czyli to mi wtedy, czyli ja wiem, że tam jest jakaś fajna wibracja, tak, dobre słowa. Tak, wtedy w ogóle zupełnie, wiesz, śpiewam, tańczę z dzieciakami, jest super. Ale kiedy to są dźwięki, których ja nie chcę, to one mnie dobijają. I na przykład jak stoję, rozmawiam ostatnio z takim naszym dyrektorem szkoły muzycznej, coś omawiamy, tam ktoś gra, tam ktoś wierci, w sensie znajomy, bo będziemy tam wieszali zdjęcia, tu ktoś coś jeszcze mówi i mój mózg, wydaje mi się, w tej mizofonii nie wie, który dźwięk jest ważniejszy. I to też jest, powiem ci, cholernie takie, no, zabierające ci energię, bo mózg, znaczy ja to aż czuję, no, nazwałem to właśnie, że ja nie wiem, co jest dla mnie ważniejsze, nie? Czy rozmowa, czy tamta wiertarka, bo może on, pan mi będzie zaraz wiercił, tam ktoś krzyczy, może ktoś tam jeszcze jedzie, może ten samochód zaraz mnie potrąci. I ten mózg po prostu nie może się skupić, bo 15 dźwięków jest jakby na tym samym poziomie ważności. No tak, to w medycynie stosuje się różnego rodzaju takie przyrządy, które zagłuszają twój głos, który słyszysz. Natomiast to tak naprawdę niczego nie leczy i niczym nie, na dłuższą metę nie pomaga. No, niektórym pomaga usnąć na przykład, tak? Jeżeli jest wszędzie cisza, ktoś słyszy te dźwięki gdzieś tam w swoim uchu czy w głowie, no to może to pomóc usnąć. Natomiast w takiej terapii, którą my tutaj robimy, to bardziej by to była raczej taka terapia właśnie z układem nerwowym. Taka terapia w obrębie czaszki, żeby spróbować zadziałać od tej strony, niekoniecznie koncentrując się na samym problemie słyszenia. Ale trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, jaki by to przyniosło rezultat, tak? Bo nawet spośród tych pacjentów, których mi zdarzało się mieć w gabinecie, to byli tacy, którym udało się bardzo łatwo pomóc, a byli tacy, którym w ogóle nie pomogło nic. Zdaję sobie sprawę, że nie ma jednoznacznie, bo to po prostu jest szereg jeszcze czynników prawdopodobnie, wiesz, wspierających, przeszkadzających, nie wiem, jak to tam powiedzieć, nie? Tak, każde to zaburzenie, czy to, nie wiem, jak to nazwać, no tak myślę sobie. No. Znaczy, tak mi się nasuwa jeszcze taka myśl, że można by się ewentualnie zastanowić, czy taką nadwrażliwość na dźwięki można by było w jakiś sposób wykorzystać na korzyść. Mógłbym być reżyserem dźwięków w produkcjach takich muzycznych na przykład, czyli faktycznie wyłapuję każdy fałsz zagrany przez jakiegoś muzyka, słyszę niedoskonałości w jakimś utworze muzycznym ostatnio, gdzie tam ktoś śpiewał lasso, ktoś tam rzuca i nikt nie słyszał w mojej rodzinie jadąc samochodem, a ja słyszałem, że ktoś w postprodukcji muzycznej dodał ten dźwięk lasso, taki jako smaczek prawdopodobnie. Więc jakby to wyłapuję na pewno. No ale jestem w innej drodze. Natomiast wiesz co, te bodźce w ogóle, które mam też, to jest tak samo z zapachem, nie? Czyli zapach mam też tak bardzo wysoki, że potrafię poznać z 10, 20, 40 szalików, które tam masz. Ja już twój zapach, on wszedł, ja ciebie nie wąchałem, czyli jakby, nie? Ale teraz przyjdzie, nie wiem, byłoby tu 100 osób i ja powiem, że ktoś się zapyta, czy to szalik, powiem, okej, Beaty, nie? I tak samo jest z czuciem i tak samo jest z widzeniem, no ale to wykorzystuję do fotografii, czyli zauważam wiele rzeczy i w człowieku, i gdzieś chodząc po ulicy robiąc zdjęcia, czy w ogóle w fotografii codziennej.
Są rzeczy, które mi służą, są rzeczy, które mnie tak... A może to jest jednak jakiś dar dany ci? Ja tak sobie to myślę. Bo tak, no są na tym świecie ludzie czujący inaczej, tak? Odbierający świat inaczej, intensywniej. Myślę, znaczy nie, już chyba powiem ci, że nawet wiesz co, Beata, odpuściłem sobie nazywanie tego daru, bo ja w pewnym momencie pamiętam, jak tutaj była Basia, kochana, pozdrawiamy cię, Zalewska, to próbowałem wtedy sobie nazwać może ten dar, ale myślę sobie, że ja to odpuszczam w ogóle, po prostu coś jest, coś co mam jakby, to wykorzystuję, no ale no, do czego wykorzystać to słuch, to nie wiem na ten moment dzisiaj, no mógłbym. No to nie. Ludzie nie wiedzą w ogóle, że coś, ja już mówię, że coś słyszę, tak? Gdzieś jakiś przyleciał lekki zapaszek. Na przykład siedzimy sobie w domu z moją małżonką, mieszkamy już w tej małej miejscowości, tam jest straż ochotnicza. Ja wciągam nos, mówię, za chwilę będą wyły syreny straży. Dlaczego? Bo gdzieś się pali. Mhm. 2 minuty i syrenę wyję. Czyli jakby poczułem, że gdzieś mi powietrze przyniosło, wiesz, zapach palącego, czegoś tam się palącego, nie? No ale to takie... właściwości, które mi towarzyszą. Dobrze. A w czym nam, albo inaczej może, a jakie ty masz najbardziej takie swoje, słowo sukces nie lubię chyba go, ale takie rzeczy, które wiesz, że cię uskrzydlają w tym wszystkim, że jak pomagasz temu człowiekowi, nie? Że to jest taki, kurde, zobacz tam Bartek, wieczorem sobie rozmawiacie, nie? Przy herbatce i mówisz, ale się cieszę, że temu człowieku pomogła. Bo masz takie coś? Bo ja mi towarzyszy na maksa, kiedy, wiesz, uchwycam, robię to, dotarłem do momentu, w którym to, co robię, jak tym pszczoły miód i to mi daje taką satysfakcję, radość. Nawet jak wczoraj jeszcze było mi ciężko i trudno, bo były takie momenty. I nawet dzisiaj rano jeszcze było mi trochę ciężko, to jednak jak zaczynam robić to, czyli robię miód, czyli to, co odkryłem, do czego jestem najlepszy, no to... To jest taka radość, nie? To jest to uczucie takiego spełnienia sensu życia. No, mogę powiedzieć, że ta radość to jest wielokrotna w ciągu dnia, ale największa bywa wtedy, kiedy przychodzi pacjent, jak my to mówimy, z takim spektrum wielu problemów i te problemy jakby czasem się łączą ze sobą, ale czasem się nie łączą ze sobą i my próbujemy to w swoim umyśle poskładać i nadać temu jakieś takie znaczenie i znaleźć ścieżkę. Wy czy pacjent? My. Mhm. Jak można pomóc pacjentowi z tego ślepego zaułka wybrnąć. I sukces jest największy wtedy, kiedy my to pacjentowi wyjaśnimy i pacjent to zrozumie i powie, ok, jestem gotowy to zrobić. To ta gotowość pacjenta jest dla nas... Bo bywa trudno czasami ich przekonać do czegoś, no, czy jest... No, bo pacjent, tak jak rozmawialiśmy, albo w coś wierzy już, albo ma jakieś przekonania co do czegoś. No tak. Okay. I my często wtedy proponujemy mu coś zupełnie innego. Coś, co też często mówimy wprost. Albo przyniesie efekt, albo nie. Ale tak samo jest z medycyną tradycyjną. Jak podpisujesz przecież zawsze przed czy chemioterapią, czy operacją, podpisujesz papier, że albo się uda, albo nie. No bo no, może się nie udać. No, tylko, że wasze rodzaje leczenia, naturopatia, osteopatia, czy jakie to są tam jeszcze rzeczy, nie pamiętam, bo chyba ich nie wymieniliśmy, no to one często są nazywane w internetach jako pseudonaukowe. No tak, dlatego też krzywdzące. Ludzie mają różne przekonania i różną wiarę w to, czy to się uda, czy nie uda. Dlatego uważam, że największy sukces jest wtedy, kiedy pacjenta uda się przekonać, żeby spróbował, tak? I powiedział, dobra, wchodzę w to, tak? I żeby miał tą świadomość i też dał zgodę na to, że to nie potrwa 3 wizyty, tylko że wychodzenie z wielozakresowych problemów jest procesem i że to trwa. Że ja na przykład pacjentom tłumaczę to w ten sposób tak bardzo obrazowo, że jeżeli weźmiemy szklankę i nalejemy do połowy wody, to ta górna powierzchnia wody stanowi stan naszego zdrowia. I teraz pacjent, żyjąc sobie swoim życiem, robiąc różne rzeczy, które mu nie służą, bądź nie robi tych rzeczy, które mu służą, to tak jakbyśmy do tej szklanki wrzucali kamienie. I tak, jedna rzecz, która mi nie służy, druga rzecz, która mi nie służy. Ale woda się będzie podnosić. I poziom wody się podnosi i podnosi i podnosi, ale dopóki on jakby nie sięga tej górnej krawędzi szklanki, to wydaje się, że wciąż jesteśmy zdrowi, wszystko jest ok. A w momencie, kiedy wpadnie ostatni kamyczek i woda zacznie się wylewać ze szklaneczki, no to wtedy mówimy,
tu mnie boli, tu mnie strzyka, tu mnie ciągnie, tu mnie coś tam. I to jest ten moment, kiedy już się przepełniło, bo ten zakres od tej powierzchni wody do górnej krawędzi to są te zdolności adaptacji i kompensacji naszego organizmu. Organizm sobie w różny sposób radzi, żebyśmy my żyli nadal komfortowo, a potem przestaje sobie radzić. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby w sposób jak najbardziej delikatny te kamyczki z tej wody powyjmować i obniżać poziom wody do momentu osiągnięcia tej równowagi. To oczywiście też nigdy nie jest poziom stały, bo to sobie tam balansuje raz w górę, raz w dół, ale zawsze w jakimś tam bezpiecznym zakresie. I to wyjmowanie kamyczków, mimo tego, że my staramy się to zrobić jak najbardziej delikatnie, to niestety czasem jest tak, że trzeba tam włożyć palec i wtedy trochę się uleje jeszcze, więc będzie gorzej, żeby potem mogło być lepiej, tak? I nasza rola, moja w mojej pracy, polega na tym, że ja przywracam ciału pacjenta możliwość uzyskania tej równowagi, żeby te wszystkie naturalne procesy, które dała nam natura, mogły zadziałać. I wtedy ciało sobie dalej już poradzi. Dlatego ja zawsze mówię tak, że dzikie zwierzęta nie chodzą do lekarzy, nie? Bo? No, bo albo wyzdrowieją, albo umrą. Moja babcia tak mówiła, jak jej coś dolegało. I moja mama z niepokojem... Czy jak mam umrzeć, to umrę. Z niepokojem do mojej babci. No to co? Dlaczego ty nie idziesz do lekarza? Co teraz z tobą będzie? Je tylko to, co jest dla niej słuszne i właściwe. Tak. Nie je innych rzeczy. Tak. Wymyślonych, tak. Lepszych, bez tego, śmantego. Tak. I to, co dała przyroda, natura, te sarny, które sobie chodzą, te ptaki... One wiedzą, które ziemsko zjeść, żeby sobie pomóc, jak im coś jest nie tak. My też widzieliśmy... No totalna biologia cała o tym, nie? No, totalna biologia to jeszcze tylko szerszy zakres. To jest wiedza bez dna też. Ale tego też czasami dotykasz? Ja osobiście się tym nie zajmuję, natomiast no coś tam też wiem na ten temat, no bo wszystko się gdzieś tam zazębia, różne dziedziny i dobrze jest coś wiedzieć, natomiast jakby nie zgłębiam tego, bo nie mam już na to też ani czasu, ani przestrzeni i tak jest dużo rzeczy, które robię w jednym czasie, więc nie da się ogarnąć wszystkiego. Natomiast ja w swoim życiu przejęłam od mojej babci powiedzenie, że albo wyzdrowieję, albo umrę i tego się trzymam i uważam, że póki co dobrze mi to robi. Tak, dobra. Podoba mi się to zdanie. Takie stwierdzenie, ta teza właściwie, bo ona jest mi też bardzo właśnie bliska, bo to, że się wyprowadziłem, wiesz, na wieś, czyli małą miejscowość, ale z kontaktem totalnym z przyrodą na samym końcu i z rzeką, z wielką przestrzenią i z tymi zwierzętami, które po prostu są koło mnie. Czego jak, no wiesz, słyszeć pszczołę w Warszawie, no to nie wiem, co byś musiała zatrzymać ruch, stop, powiedzieć, zatrzymujecie się. Ja wtedy może usłyszę bzz, tam idziesz i czasami jak nagrywam jakieś wideo, to jak miał wyłączony mikrofon. A nagle dopiero się odzywam i wtedy jest ta cisza, to nie był wyłączony mikrofon, tylko po prostu tam jest taka cisza. Tak. A zwierzęta do ciebie mówią? Raczej się przy nich zatrzymuję i patrzymy sobie w oczy. Miałem taką sytuację, kiedyś jak jechałem na rowerze z ptakiem takim dzikim, jastrząb, sokół, coś w tym stylu, bo nie rozróżniam ich aż tak bardzo. Wiem, że są tam trochę do siebie podobne dla mnie. I jakby on koło mnie leciał, ja tak myślę, no dobra, przylatywał, fajnie, wrażenie, ale znowu odwracam głowę, a on wciąż koło mnie leci, bo to był mój zjazd z góry na rowerze. I z takim się chwile zdarzają ze zwierzętami, no. To ja mam u siebie w lesie dwa kruki, które jak biegam, to mi towarzyszą. Ciekawe właśnie jest to, że one się pojawiają prawie zawsze w tym samym miejscu i mają taki zwyczaj, że gdzieś tam z drzew startują nad ścieżkę, fruną kawałek ze mną. A, te kruki, ciekawe. Tak. Siadają sobie znowu na drzewie, ja dobiegam do tego miejsca, one znowu i tak sobie przez całą drogę. I towarzyszą też mojemu synowi. Ciekawe. A czasami jest tak, że biegnę sobie i ich nie... Nie widzę i tak sobie myślę, gdzie są moje kruki? A one wtedy odzywają się gdzieś tam w oddali. Kra! Super. I powiem ci ciekawą rzecz, bo idąc tutaj do ciebie, to pewna wrona rzuciła mi orzech pod nogi. To wczoraj też widziałem w ogóle. One jakoś nie wiem, do czego je rzucają. Bo ona poprosiła o pomoc, żeby jej pomóc go rozłupać. Myślisz? I ja butem go tam potraktowałam. I powiedziałam do niej, proszę bardzo, ona mówi, dziękuję. Bo one rzucają po to, żeby one pękły, tak? A, okay. Ale ponieważ nie pękają, no to wtedy
jak się słyszy te zwierzęta, ja właśnie kształcę się wciąż w tej komunikacji ze zwierzętami i to jest fantastyczne, bo tak, no odbieram. To jeszcze nie wybrzmiało, ale nie wiem, czy zostawimy to w tym, czy przejdziemy do, to zrobimy może na czarnym tle, tylko żeby nie zapomnieć, bo to może mi się zdarzyć, o zwierzętach, ale może nie, bo to też jest ciekawy dla mnie bardzo temat. I też o Ciebie, w drugiej części o Tobie bym chciał porozmawiać, jak Ty właściwie o siebie dbasz i skąd wszystko Ci to w ogóle przyszło. Bo to można sobie powiedzieć, że się uczyłem, no tak, wiesz, Przemek, rozwój, słucham podcastu, czytam książkę i tak dalej. To są pewne rzeczy, wydaje mi się, które gdzieś tam się jakoś łączą i tak dalej, ale to w drugiej części. Ale teraz jeszcze na przykład, co ja zauważam, masz silne dłonie. Tak, mam power. Tak, widać, że one są... Spracowane są trochę też. I strzelają i w ogóle. Ale mnie to jakby zauważam to, czy to jest wynik tego właśnie, że ty gdzieś tam jednak ten uścisk masz też do pracy z człowiekiem, z ciałem? Tak. No, ponad 30 lat pracy manualnej. No, ale... To nie mogą być tipsy, to nie mogą być... Nie, nie mogą. Nie, zresztą ja nie... Ja już przerabiałam w swoim życiu różne rzeczy, łącznie z, tak, z jakimiś tam tipsami innymi i nie, nie. To się w ogóle nie sprawdza, nie? To się potem leczy co najmniej pół roku, własna płytka paznokciowa. No ja jestem w szoku, co dziewczyny robią z tego. Ja myślałem, że tą hybrydę to się jakoś zdejmuje, a to się okazuje, że to się jest pilnikiem, maszynką, Mówię, Boże, jaką kobiety cenę płacą za tą hybrydę? Potem 2 tygodnie, 3 tygodnie się spóźnisz, są takie odrosty, które też tam estetycznie pewnie kogoś mogą drażnić. I znowu idziemy. To jest niesamowite, co to im narzuca, ale szanuję. I to jest każdego wybór, co sobie z tym robi, nie? Nie, ja już gdzieś tam po drodze przepracowałam różne rzeczy, popróbowałam różne rzeczy i doszłam do wniosku, że to, co naturalne, to jest trwałe i służące zdrowiu. Więc nie już nie eksperymentuję. A co ćwiczysz? Tak, każdy zawsze o to pyta, pacjenci też pytają, co ja ćwiczę. Ja ćwiczę nic konkretnego, ja ćwiczę gimnastykę prozdrowotną, czyli co? No, jestem, no tak jak dentysta bym pytał się, jak myjesz zęby. Jestem na siłowni, mam trening siłowy, mam trening siłowo-wytrzymałościowy, trochę biegam, trochę pływam. Ale to jest jakoś zaplanowane na cały tydzień, czy to jest po prostu, co mi dzisiaj się zechce? Bo jak ci się nie zechce, to... Nie ma, że się nie chce. To jak się motywujesz do tego? To po prostu jest tak, że pewne rzeczy są wpisane w mój kalendarz. Czyli przez 3 lata tak zwanej pandemii, kiedy wszyscy się pozamykali w domach i siedzieli nie robiąc nic, to ja o godzinie 6:30 rano 3 razy w tygodniu byłam na basenie i uczyłam się pływać. Czyli nie umiałaś pływać do pandemii? Nie umiałam pływać, dlatego że miałam, to taki chyba taka fobia rodzinna, bo mój ojciec chrzestny się utopił i potem było tylko trauma rodowa jakaś. Nie idź tam, bo się utopisz, nie idź tam, bo się utopisz, nie idź tam, bo się utopisz. Ja podejmowałam jakieś tam próby wcześniej, to nie było tak, że ja zupełnie może nie umiem pływać. Ale fajne, to silne zakorzenione, co? Tak wprasowane. Ale ja nigdy w wodzie nie czułam się pewnie i bezpiecznie, w związku z tym się śmiałam, że jak jedziemy gdzieś na urlop, to ja wchodzę do morza tylko po to, żeby sobie zdjęcie zrobić, że byłam. I właśnie w czasach pandemii doszłam do wniosku, że to jest dobry czas, żeby się nauczyć pływać. Podjęłam tą decyzję, że będę to robić tak długo, aż się nauczę. Ale jeszcze wcześniej zupełnie znienacka przyszło do mnie takie nowe przekonanie, że ja nie boję się już niczego. To było dla mnie mega zaskoczeniem. Ja sobie testowałam, czy oby na pewno. Już się nie boję niczego, więc udaliśmy się w taką podróż do Rosji, w góry Altaj. Dawno? No to było, nie wiem ile, no ileś lat temu na pewno przed Całą historią pandemiczną. Natomiast to był taki test, ponieważ tam spędziliśmy tydzień na koniach, w dziczy zupełnej, poza cywilizacją. I potem plan był taki, że będzie 5 dni na pontonie na rwącej górskiej rzece i ja jeszcze nie umiałam pływać. Ale to był ten czas, kiedy już stwierdziłam, że już niczego się nie boję. Mówię, dobra, to jedźmy tam. No, więc okazało się, że tak, że jednak się nie boję. Aha. Nie, że jednak się nie boję. Potem się też zdarzył taki mały test, ale to już mi rodzina załatwiła skok ze spadochronem.
Ja mówię, dobra, nie, no to lecę. I stwierdziłam potem, że rzeczywiście, no po kilku jeszcze różnych próbach, że ten jakiś wszelki strach mnie opuścił. I to jest mega poczucie teraz, bo życie... Czyli ciemny las w środku nocy nie, też. Ja chodzę teraz z psami o 6 rano, w pół do 6 rano no, na spacer. Z psami. Z psami to ja też bym poszedł. Znaczy ja myślę, że nie miałabym problemu do lasu w tej chwili pójść, bo jakby właśnie, no ja i las to jedno już teraz, tak? I jak... Pamiętam, przerwę ci, bo pamiętam, że byłem z córką na jakiejś wycieczce szkoleń 2-3 lata temu, Beskidy Śląskie, i oni tam jakaś część grupy później wracała, szła innym szlakiem przez las. No i to tak już tam 16-17 połowa października się robiło, no może to był już listopad, nie pamiętam. W każdym razie stwierdziłem, że wyjdę po nich i nie miałem latarki ze sobą. Zresztą tak, i szedłem przez ten las coraz ciemniej, ale wtedy jakoś mimo wszystko zaczynasz widzieć. To nie był środek nocy, ale jednak te źrenice tak się otwierają, ta resztka jakaś światła, nie wiem, ale miałem takie, nie ukrywam, że było, no, nie ze stresująco, ale da się jakoś tak zaufać, żeby nie wpaść na to drzewo, tylko iść po prostu w spokoju i nie wiem, może z zaufaniem, że wiedziałem, że oni też idą tam za jakieś pół godziny, w końcu mi się pojawiają latarki, ale chciałem po nich wyjść, finalnie ich nawet wystraszyć w tym ciemnym lesie. Tak. Małe złośliwości, ale ktoś tam je chyba jednak zobaczył, czy coś, nie pamiętam, mi się to nie zrobiło. No, ale tak. No, I skąd się wzięło to u Ciebie, że przestałaś się bać wszystkiego? Bo to taka jest odważna deklaracja. Nie wiem, przyszło. Samo. To nawet nie jest tak, że ja nad tym pracowałam, nie? Przyszedł taki czas i ja sobie gdzieś to uświadomiłam. Wow, mówię, dobra, to potestujmy, zobaczmy, czy na pewno tak jest. A to był jakiś mędrzec, kierownik, ktoś Cię zainspirował w ogóle w pewnych rzeczach w Twoim rozwoju? To mieliśmy o tym rozmawiać w drugiej części, ale może zaczniemy? No, kim się inspirowałaś najbardziej z jakichś osób takich, które tutaj gdzieś pracują w podobnych obszarach energii albo w ogóle świadomości i rozwoju? To było tak, że ja na początku, jak jeszcze moje dzieci były małe, to ja żyłam w takim mega pośpiechu. Ciągle biegiem, ciągle coś, tysiąc rzeczy do zrobienia. A jeszcze była inna praca zanim było to? W ogóle coś jeszcze miałeś jakieś... Tak, znaczy ja miałam bardzo ciekawą moją pierwszą pracę, bo po skończeniu szkoły ja pracowałam z takim chłopcem z bardzo ciężkim porażeniem mózgowym. I on był na tyle ciężko porażony, że jedyny ruch, jaki mógł zrobić dowolny, to był ruch gałki ocznej. I on był zakwalifikowany do nauki w szkole normalnej, indywidualnym tokiem nauczania. I ja podjęłam się pracy z nim właśnie i miałam być pośrednikiem w kontaktach między nim a resztą świata, czyli między uczniami i nauczycielami w szkole. Miałam 3 dni, żeby się nauczyć komunikacji. Oh. I to, ja miałam wtedy ze 23 lata, 22, i mi to przyszło bardzo łatwo i myśmy się porozumiewali, można powiedzieć, przez przekaz myślowy. Oprócz tych metod, które tam rodzina w domu stosowała. A słyszał? Słyszał. Niesamowicie inteligentny. No, powiem tak, myślę, że... To był ten jeden z kluczowych chyba momentów w Twoim życiu. Myślę, że dusza żyjąca w tym człowieku była dla mnie nauczycielem. I po to tu przyszła, żeby uczyć innych, bo raczej nie dla siebie już. I to było mega doświadczenie, którego ja wtedy nie doceniłam, bo mi się wydawało, że wszyscy tak potrafią, że każdy tak może. I uświadomiłam to sobie zupełnie niedawno. I zaczęłam do tego wracać. I testować, czy ja to jeszcze potrafię. Testuję sobie na małych dzieciach, bo małe dzieci odbierają inaczej. I dzięki temu, że mam też swojego wnuka małego, no to mam taką możliwość. I to fajnie działa. Testuję też na niektórych dorosłych, takich, którzy mają już tylko szersze spektrum swojej świadomości. No i tu była taka zabawna kiedyś sytuacja, bo udaliśmy się na koncert gongów. I to właśnie... Z wnuczką? Jacek Wiktor to prowadzi. Ale czy z wnuczkiem byłaś tam? Nie, z mężem. A z mężem. Z mężem, bo ja tak ciągam go ze sobą trochę. No i ten koncert gongów się skończył i Jacek mówi, jak ktoś chce, to może iść, jak ktoś chce, to może zostać. To zrobimy jeszcze taką krótką, indywidualną medytację. No i to polegało na tym, że nas tam z 6 zostało.
Tak sobie siedzieliśmy i Jacek siadał naprzeciwko każdej z osób oddzielnie, koncentrował się tam, łączył się z tą osobą i coś tam do nich mówił. A ja byłam na końcu, ja myślę sobie, dobra, to ja ci tam dam informację jakąś, przetestuję, czy czytasz, nie? No i tak, usiadł, wdech, wydech, koncentracja, no i ja mu tam komunikat, nie? Ja jestem tobą, a ty jesteś mną. I on tak, dobra, jeszcze raz. Znowu wdech, wydech, koncentracja i ja wtedy do niego, widzisz, tak właśnie jest. No i wtedy już nie wytrzymał, zaczął się śmiać. I potem opowiedziałam to takiej mojej koleżance, która też należy do świata ludzi odklejonych, jak ja to nazywam. I ona mówi, to ja też pójdę tam i też go przetestuję. No i poszła i potem do mnie dzwoni, on czyta. Także tak się bawimy trochę, ale to jest takie ważne, żeby mieć to poczucie tego, co my możemy w ogóle jeszcze w życiu zrobić i w jaki sposób, nie? I teraz potem ta komunikacja ze zwierzętami, to się mniej więcej na podobnej, to zaraz przejdziemy do drugiej na podobnych części. Zasadach odbywa. Ze zwierzętami jest łatwiej, bo one są czułe bardzo. Ja w ogóle mam wrażenie, że ty, i teraz tutaj taki coś zrobię, co mi przyszło na myśl, ale jakby jak wiesz, że ja się nie gryzę w język, mówię to, co czuję, to, co mi przychodzi, że ty trochę trolujesz system, mówię to pozytywnie, pod przykrywką, ale nie do końca, bo w tym jesteś, w fizjoterapii, właściwie, wiesz, wykorzystujesz wszystko tą wiedzę właśnie, która w nas jest. Wiesz, o co chodzi? Bo trudniej byłoby w mieście robić to tak, hura, ja tutaj, uwaga, pomogę wam zrobić. Znaczy, nie mówisz, to, jeśli mnie rozumiesz, pod przykrywką, w sensie, że gdybyś zrobiła sobie, wiesz, baner, no to 90% ludzi się ma nara odklejona, tak? A jednak ty tutaj, jak nazywam przykrywką, no może zwesowo, ale wiesz, o co mi chodzi, że jednak... Komunikujesz to w ten sposób, tam jesteś w stanie to w ten sposób iść, nie? No, ale to też jakby wychodzi taką, tak naturalnie w sumie, taką naturalną ścieżką, dlatego że ja no w sumie zaczynałam od takiej no stricte tracji, typowej fizjoterapii i do takiej do bólu strukturalnej, silnej, a potem to wszystko zaczęło nabierać tej łagodności, zaczęło się zmieniać. Nie sądzę, że to jest z premedytacją. Może nawet nieświadomy, ale to jest piękne, tak? Że to właśnie w taki sposób się odbywa, de facto szerząc w ogóle tą wiedzę, te rozwoje, te możliwości właściwie dawać ludziom i de facto podejrzewam, że ja być może czynię podobnie z fotografią, czyli tak tutaj robiąc, a pokazując, że są inne możliwości i to nie zawsze trzeba się złapać tego, co nam mówią, albo że tylko tak i tak. No dokładnie, trzeba tutaj zachować się, jak małe dzieci się zachowują i zadać pytanie, ale dlaczego? I czym ale to po służy? Co? Albo a skąd wiesz? Bo jak zadasz pytanie, a skąd wiesz, to się tam ktoś okazuje, ale nie wiem, właściwie to nie wiem, nie? Prawie, bo tak mówili, bo mama tak mówiła, bo tata, dziadek. No. Bo mało kto z takich osób, które są w tych systemowych różnych uwarunkowaniach, powie, bo tak czuję. Nie, powie, bo wiem. Nie? A ja czuję. To co, zapraszamy do drugiej części, która będzie za jakiś czas od razu. Może za tydzień, może za dwa. Ale na tyle to jest fajne spotkanie z Beatą, że warto to zrobić z tego dwie części i żeby to poszło sobie w świat bardziej. O tym, że warto rozmawiać, że warto się wymieniać dobrą energią, że żyjemy jakoś pod przykrywką narzucaną, znaczy nie przykrywką, właściwie z jakimiś schematami, z ubraniami, tym, co nam wszystko tutaj ten, a tak naprawdę to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, no. Puentą dla mnie jest jakby tej pierwszej części to, że te zwierzęta dzikie nie chodzą do lekarza i wiesz, sobie sam wczoraj stałem, płakałem na mostku, taki mam pod domem, bo właśnie były trudne emocje, już w pewnym momencie mi parę rzeczy przytłoczyło, nie zadbałem o siebie. Piękny wiatr, ja jestem, Boże, powietrzem jestem tą, jak to się mówi, tym żywiołem, więc wiatr, jak czuję, to od razu mi bardziej służy. I te fale na tym wietrze, fale powstawały przez wiatr w moją stronę, szły tak jakby w ogóle ta rzeka do mnie szła, chociaż jej kierunek był odwrotny. I nagle zza krzaków wypływał biały łabędź i tak w ogóle, wiesz, płynie, więc tak...
jakoś tak. I to są takie proste znaki, no może ktoś pomyśleć debil, ale ja mam to gdzieś, w sensie ja to czuję i... No właśnie to chciałam powiedzieć, że w moim życiu właśnie wtedy, kiedy żyłam jeszcze w tym takim pośpiechu, jak wszyscy, to dostrzegłam, że życie daje sygnały. I fajnie jest je dostrzegać, to raz, a dwa to, że trzeba jeszcze na te sygnały reagować potem. Bo jak zlekceważyłam jeden sygnał, to za chwilę pojawił się drugi mocniejszy, już taki bardziej dokuczliwy. Jak ten się zlekceważyło, no to kolejny, tak? I w pewnym momencie moje życie powiedziało dość, dalej tak żyć nie możesz. Doprowadziłam do wielkiej kraksy samochodowej na jednym ze skrzyżowań w Warszawie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no, ale... Tylko wiesz, jak odczytywać te rzeczy? No miałam wypadek, no i? No i było tak, dokąd się spieszysz, kobieto? W tym sensie? Nic się nie stanie, jeżeli przyjedziesz tam minutę później, tak? I ja powiedziałam wtedy sobie, dobra, okej, już rozumiem, dotarło do mnie, że tak dalej być nie może, nie? I to był taki też jeden z takich właśnie bardziej przełomowych momentów. A potem na przykład była książka napisana przez włoskiego autora, Tiziano Terzani, pod tytułem Nic nie zdarza się przypadkiem, gdzie on opisuje fragment swojego życia, który zaczyna się od momentu, kiedy zachorował na nowotwór jelita grubego. Poleciał do Stanów, żeby go, jak to określa, naprawiacze naprawili, a potem wrócił do Azji Południowo-Wschodniej, bo tam normalnie żył i funkcjonował, żeby go uzdrowiciele uleczyli. I? No i żył jeszcze 20 lat. Też opisuje, jak po tych 20 latach przygotowywał się siebie na własne odejście z tego świata i jak przygotował swoją żonę i swoje dzieci, więc dużo takich ciekawych tam przemyśleń w tej książce zawarł. Więc to też był taki kolejny kamień milowy jakby na mojej drodze, tak? Że zaczęłam mieć różne przemyślenia w kontekście mojego życia i tego, jak to życie właśnie poprowadzić, żeby ono było jak najlepsze. No i też temat cały czas oswajania tej śmierci po drodze. To w drugiej części to się wszystkie wątki przeplatają, to nie ma tak, że coś idzie jak jednotorowo i już, nie? Bo to nigdy tak w życiu nie ma. Nie ma. Zaraz porozmawiamy sobie, w sensie wy to zobaczycie w drugiej części, ale zaraz sobie o tym porozmawiam, bo to wszystko też mi są bardzo bliskie rzeczy, które poruszam, a są niewygodne dla wielu ludzi, bo tak sobie w tym żyją. Więc dzięki teraz za tą rozmowę i do zobaczenia. Teraz jest właściwy moment, żebyś wsparł ten kanał. Tutaj w tym dolnym rogu możesz kliknąć wesprzyj i zobaczyć dodatkowe materiały, które nagrywam już po całym portrecie autentycznym. Zobacz, jak to wygląda w kolejnym fragmencie. To każdy ma prawo myśleć, co chce. Ja jakby wiem, co ja myślę, wiem, co to mi daje. A inni... A jak dbasz jeszcze o siebie? No te ćwiczenia to już nie chciałaś tak jakoś gładko odpowiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że i siłowe, i interwałowe, i tam kardio potrzebne są nam, ale też dobra jest joga. Ale w ogóle, jak ty dbasz o siebie właśnie, na przykład jedzeniowo? O to nie zapytałam, jest to może tutaj. Też świadomie, ja zdaję sobie sprawę, że każda dieta... Ja dużo eksperymentowałam tutaj w tym temacie, bo tak, najpierw odrzuciłam żywność przetworzoną. Ciebie zapraszam na portret autentyczny, tak. Link znajdziesz poniżej, dokładnie jak wygląda taka możliwość przyjścia do mnie na sesję prywatną, portretu autentycznego, w której dowiesz się coś więcej o sobie. Nie będziemy rozmawiali o pogodzie, tylko zapytam się ciebie, kim jesteś, jaki jest sens twojego życia, a może wyjdą twoje cierpienia, wyjdą twoje schematy, przekonania, może wyjdzie to, czego się wstydzisz, a chcesz o tym opowiedzieć głośno. Wszystkie emocje utrwalam na zdjęciach i to totalnie bez pozowania, bez retuszu i dlatego nazwałem ten portret autentyczny. Na tym fotelu, na tym krzesełku możesz usiąść ty, ja na tym i będę cię fotografował. Zapraszam, link pod spodem.